Dzień dobry, witam. Moim gościem dzisiaj jest ojciec Paweł Górzyński. Z ojcem ja jest zawsze jak w dowcipie. W sensie ja tu na czarno, a potem wchodzi ojciec cały na biało. No tak już mam. Bardzo przepraszam za to. Nie chcę z tego tytułu, z tego powodu odcinać żadnych kuponów, tak że to jestem ten wjeżdżający na biało. No, czasem spróbujemy też odciąć. Za parę dni Wielkanoc my wiernie usłyszymy w kościołach, na mszach od, od, i, i w mediach od biskupów i księży bardzo wiele podniosłych, ważnych słów w sprawie moralności, etyki, yy, wartości, a czy, czy w którym momencie jest Kościół, yy, jeśli idzie o wysłuchiwanie niezbędnego kazania w sprawie moralności, etyki, yy, wartości. Mówi oczywiście o kościele polskim. Oj, to jest bardzo, bardzo bardzo ważna kwestia. Bo pytanie we mnie, które się rodzi, takie zupełnie naturalne, jako kaznodziei dusz pasterza, czy rzeczywiście my powinniśmy kontynuować tą tradycję wygłaszania takich bardzo brzemiennych w znaczenia kazań wielkanocnych, które bardziej dotyczą spraw właśnie moralności, czy społecznych, czy wręcz politycznych, tak? Jakichś sporów? Dla mnie od zawsze, czy od, szczególnie od czasu, kiedy. Kiedy jestem zakonnikiem, wytworzyła się takie zupełnie inne pragnienie, inna potrzeba, żeby usłyszeć Wielkanoc kazanie, które otwiera mi duszę, serce i rozum na te stricte chrześcijańskie, ewangeliczne rzeczywistości. Bo... O, czym by, o czym by to było teraz? O czym by było teraz? Myślę sobie, że fundamentalnie najpierw by było o tym, że chrześcijanie muszą nauczyć się na nowo czerpać radość, nadzieję, odwagę z wydarzenia, które właśnie jest. Nieweryfikowalne w sposób racjonalny. Myślę tutaj oczywiście o zmartwychwstaniu, bo też to doświadczenie tutaj w Rotterdamie, kiedy jestem od czterech lat i Odtwarzamy też na terenie spalonym tak, przez laicyzację, a właściwie w tym momencie moglibyśmy mówić o takiej indyferencji tak? wobec wartości. Na tym spalonym terenie, jak odtwarzamy misteria fundamentalistyczne teraz, teraz, jak... teraz leci Ojciec Jędraszewski. Nie, 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 to nie jest Jędraszewski. No, to właśnie to, to jest dobre pole, też byłoby dobre pole do poroz, porozmawiania o tym, jak wykorzystuje się w sposób nierozumny, zły pewne fundamentalne kwestie. Fakty w, w Holandii są takie, że jest to społeczeństwo bardzo dotknięte taką obojętnością religijną, i taki jest fakt, ale. To, co ważniejsze, my właśnie nie dyskutując o, o tym fakcie laicyzacji czy właśnie indyferencji wobec wartości, także religijnych, po prostu celebrujemy misteria chrześcijańskie fundamentalne, jak Zmartwychwstanie. I okazuje się, że kiedy my to robimy zgodnie z Ewangelią i tą Ewangelię głosimy, to nagle ci ludzie się zaczynają odnajdywać, i nasza bazylika czy kościół w Rotterdamie z roku na rok zaczyna się coraz bardziej wypełniać ludźmi. A jak w takich rozmowach, rozmowach prywatnych, czy Holon, Holender Holendra zapyta, czy to jesteś wierzący, czy to jest pytanie A niepoprawne, albo B prawdopodobieństwo, że jest, jest tak niskie, że nawet się nie, nie, ma, nie ma sensu pytać. Jak to wygląda? No, z całą pewnością te pytania dotyczące życia religijnego, takiej tożsamości religijnej, będą przez wielu traktowanych jako niestosowne pytania. To raczej właśnie to, to jest tak prywatna sfera, że raczej tego nie dotykajmy, raczej o tym nie rozmawiajmy. Prosty przykład pokażę. Całkiem niedawno jeden z byłych premierów Holandii popełnia. Z naszego punktu widzenia samobójstwo, razem ze swoją małżonką proszą o eutanazję. I przyglądałem się komentarzom na ten temat, jak to było komentowane. A tenże był zdeklarowanym katolikiem. I przez długi czas działał w, w, w politycznie, w, w, w ramach partii o wyraźnym profilu chrześcijańskim, katolickim, tak? Kończy życie w taki sposób, który y, nam mówi, że gdzieś tutaj zgubił jakieś fundamenty chrześcijaństwa. Czy ktokolwiek do tego się publicznie odnosił, albo czy ja to usłyszałem w rozmowach między Holendrami? Cisza. Cisza. Dopiero kiedy zahaczyłem o to jednego z braci w klasztorze i zacząłem rozmawiać z nim o tym, to w bardzo charakterystyczny sposób on taki Ściszonym głosem mówi: Słuchaj, rzeczywiście to jest problem i tak dalej. Automatycznie widać taką autocenzurę, tak? On o tym bardzo uczciwie porozmawiał, bardzo uczciwie po powiedział, że to jest ym, z punktu widzenia yy, wiary, no coś absurdalnego to zdarzenie, tak? Ale Ściszonym głosem, delikatnie, więc tego typu pytania będą ty, pytaniami niewłaściwymi, jakoś krępującymi, wręcz to, to popełnia się fopa, kiedy zbyt publicznie się kogoś chce zapytać o kwestie. A czy ja wiary. Do, dobrze pamiętam, że ten premier był jakoś chory, ciężko? Nie, nie, nie. Tutaj y, historia była taka, że y, Jasne, jako już zaawansowanemu człowiekowi wiekiem, komfort życia takiego codziennego bycia się na tyle obniżył, że stwierdził, że już nie warto, ale też nie warto wtedy wstawiać stawiać swojej małżonki w sytuacji niekomfortowej, że ja odchodzę, a ją tak bardzo kocham, ona mnie też bardzo kocha, to zróbmy to razem. Oni się ładnie dogadali, trzymając się za rączkę, razem odeszli. I tutaj kwestią zasadniczą było to, co, na co ja zwracam uwagę w różnych dyskusjach, kiedy one dotyczą chociażby tych spraw związanych z eutanazją, że całe, całe duże grono osób już postchrześcijańskich, tak, czy, czy wy, wychowanych w kulturze postchrześcijańskiej, za fundamentalne kryterium swojego życia uważa, Komfort, po prostu komfort. Jeżeli komfort schodzi poniżej pewnego poziomu, życie nie ma sensu. Zamykamy, interes gasimy światło. Ale czy to w ogóle nie jest, czy to w ogóle nie jest cechą naszej cywilizacji, że komfort i wygoda są celami numer jeden i dwa? No tak jest, tak jest i to w kontekście, na przykład który dla nas polaków jest ogromnie ważny, a jeszcze ważniejszy dla ukraińców, a tak naprawdę Ważny dla wszystkich, bo mamy do czynienia z bardzo silną próbą przebudowy takiej geopolityki, porządku geopolitycznego w świecie, no to w tym kontekście te rozmowy z Zachodem, który właśnie tak się zastanawia, co zrobić, pomóc, nie pomóc, tak, może inaczej, to ta chęć postawienia na to, żebyśmy my mieli święty spokój, żebyśmy byli odseparowani od problemów, bo to nie są nasze problemy, no to. To jest mocne, ale to jest tak. Ale premier, mocne, premier Holandii akurat zachowuje się dość przytomnie. Y, 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 ale od pewnego momentu. Ja to mogłem obserwować od pierwszych reakcji, tak? A pierwsze reakcje były zdecydowanie na nie zdecydowanie na nie. My się nie będziemy w to angażować. Dopiero potem po dyskusjach już w samym gronie e, europejskich przywódców jego rzeczywiście postawa tutaj się zmieniła na tyle nawet, że jest wymieniany w gronie ewentualnych Szefów następców na prawda? Ale rozmowa z samymi Holendrami na ten temat. To jest jednak rozmowa taka, gdzie trzeba najpierw wytłumaczyć, że informacja o tym, że jakaś kolumna wojsk rosyjskich utknęła i stoi w miejscu, dlatego że jej nie dostarczono paliwa, to nie jest to fake news. Dla Holendra taka informacja oni od razu mówią, to jest wojna propagandowa. Ja z nimi to przerabiałem wielokrotnie. To jest wojna propagandowa, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Bo Holender rodzi się z kalendarzem i agendą w, w zębach, tam wszystko jest Czy napisane. Czołgi, bo w Holandii, czołgi, czołgi, w Holandii, jak wiadomo, czołgi ha, tankują na, na, na stacjach Szela, nie? No, no tak, tak, to, tak to wygląda, prawda? Ale dla mnie potężnym odkryciem, takim wstrząsającym odkryciem było to, że wśród moich braci holenderskich są tacy, oni są generalnie rzecz biorąc bardzo dobrze wyedukowani i odkryłem na przykład, że czytali są syna", że czytali na nieludzkiej ziemi, ale kiedy porównywałem sobie recepcję tych dzieł, tak, poziom zrozumienia, no to, to przepaść ontologiczna. Od jakiegoś czasu stałem się jednym słuchaczem podcastu, który nagrywa to stowarzyszenie Auschwitz Memento, gdzie są przedstawiane poszczególne historie z Auschwitz. Nie, to, to zmienia duszę, kiedy się tego słucha, nawet jeżeli, tak jak ja, miało się ileś książek już u Auschwitz wcześniej przeczytanych. Te historie zmieniają duszę. I ja na rekreacjach, braciom co jakiś czas opowiadam jedną z tych historii i widzę jak niesamowite wrażenie to na nich robi, bo oni tego nie mają. Oni tego nie mają. A mój m, m, zmysł i intelektualny, i religijny, i duchowy, moralny podpowiada, trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom te historie, bo dzięki nim można się obronić przed taką potwornością, jaką, jest, jaką są zakusy Rosji na A przykład. A z tego, z, z tego z tego co pamiętam, to chyba właśnie w Amsterdamie parę tygodni temu otwarto Muzeum Holokaustu, co zamieniło się, się, zamieniło się w demonstrację propalestyńską. Tak, prezydent został wygwizdany, król został wygwizdany, to się właśnie specyficznym echem odbiło w Holandii. Oczywiście trochę o tym mówiono, ale to znowu było tak specyficznie po holendersku wszystko bardzo, bardzo stonowane, tak? A, a jednak... czy przecięt, czy przeciętny holender wie kto to był, a, a kto to był, kim była Anna Frank? Obawiam się, że niekoniecznie y, tak jest. Tak? I, i, to jest, I to jest pewnego rodzaju problem, tak? że to już jest na tyle dalekie historycznie rzecz biorąc od nich, że, że oni takich nazwisk nie muszą koniecznie kojarzyć. Dla na przykład Edith Stein, ogromnie ważna postać, tak, wywieziona z Holandii do Auschwitz, ona będzie znana i kojarzona wśród części katolików, nie wśród wszystkich katolików, wśród części katolików, ale wśród niekatolików czy innych y, osób mieszkających w Holandii, to to już jest zupełny kosmos. Tak? Czyli czy, A, czy nie wiedzą, że to jest święta. Tak, to jest, to jest święta, ale to jest też. Y, y, Żydówka o niesamowitym intelekcie, ktoś, kto wywierał w swoim czasie ogromny wpływ, i wydawałoby się, że to, przynajmniej ja miałem takie złudzenie, że to będzie jednak w ogólnym krwioobiegów Holendrów, tak? Tymczasem nie. Ktoś taki jak Edith Stein nie jest y, wielkim bohaterem, kimś, y, kto jest powszechnie znany w Holandii i rozumiany przede wszystkim w tym, co pisał, robił i jak swoje życie dopełnił, dopełniła. U urodzona w we Wrocławiu, dobrze pamiętam? Tak, 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 tak. A czy Holendrzy, przepraszam, muszę, muszę dopytać, czy Hol Holendrzy wiedzą, co to było Westerbrock? No, powiedziałbym, tu znowu tego nie sprawdzałem, więc nie umiem odpowiedzieć tak bardzo miarodajnie, ale intuicyjnie. No, kto wie, kto wie, kto wie, czy, czy, to, jest, czy to jest tak, jak ja z nimi rozmawiam, to oni na przykład są dużo bardziej zorientowani, co dzieje się w ich byłych koloniach. I tu świetnie wiedzą, co tam się dzieje. Natomiast co się dzieje w Polsce czy w Ukrainie, to jest poza ich zasięgiem. To, to, to A nie dla jest nich, coś. Czy dla za dla ich nich retumami. to Ukraina jest dla nas tak, tak jak dla nas, Mongolia czy Tajwan, to jest tak, taka perspektywa Może nie aż tak, bardzo, ale jednak w wyraźnym stopniu ta Europa Wschodnia jest zdecydowanie dalsza niż, niż na przykład Surinam, tak? My się opiekujemy tutaj wspólnotą. A kato, właśnie... ka, ka, katastrofa samolotu KLM w Ukrainie nie, nie, nie zwiększyła tego świadomości? Niekoniecznie. Znaczy naprawdę katastrofa jak nie... katastrofa, zamach. To akurat naprawdę zamach. Tak, niekoniecznie się stało tak, że to na Holendrach, na nas to by wywołało z całą pewnością, wywołało w nas takie dążenia, takie pragnienia, żeby bezwzględnie dopaść tych sprawców tej katastrofy, zestrzenienia tego samolotu. A Holendrzy są w stanie to, oni są w stanie to przetrawić, bo dla nich ważniejszy jest powiedziałbym. Suma summarum zawsze ważniejszy jest pewien, osiągnięcie pewnego konsensusu na poziomie pewnego wewnętrznego spokoju. Wszystko, co miałoby zburzyć ten spokój, jest można powiedzieć automatycznie, że jak intuicyjnie wyczuwane jako zagrożenie i eliminowane, usuwane, tak? Więc to, 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 to jest bardzo charakterystyczne. Czy to, dla jest, czy to jest kapitalizm jako wielki sojusznik świętego spokoju, tak? O, no, nie chciałbym ich obrażać, Mówiąc, stawiając taką bardzo twardą tezę, bo to jest też społeczeństwo mające bardzo dużo swoich osiągnięć, walorów, bardzo interesujące, z wielkim dziedzictwem też kulturowym i historycznym, to miejmy na uwadze, ale jednak to, co Pan nazwał, właśnie kapitalizm jako zabezpieczenie spokoju to nie da się ukryć, że to w nich jest. Ja pamiętam, zaryzykowałem po, chyba w trzecim miesiącu pobytu w Holandii, jak mnie zapytano w pewnym wywiadzie dla, dla tutaj zupełnie lokalnej gazetki, żebym powiedział, jak się po trzech miesiącach czuję, jak co postrzegam i tak dalej, to ja im już wtedy zmroziłem ich, bo im wypomniałem, że po trzech miesiącach widzę, że jednak jest w, w nich tak, element mentalności postkolonialnej. I wtedy było takie dadau, nie, czy Polityczność, polityczna poprawność się włączyła? No raz, że poprawność a z drugiej strony, że oni są czuli na tym punkcie, bo chcieliby za wszelką cenę chcieliby nie być tym społeczeństwem postkolonialnym, a jednak a jednak są. Tak? więc pewnie jakby nam ktoś jakąś wadę i uwarunkowanie wypomniał, też byśmy się czuli niekomfortowo. Ym, ale jednak tutaj to zaraz zostanie tak szybko spłaszczone, powiedziałbym. To ma już got, got, gotowe, ojciec, to, to kazanie wielkanocne? Yy, jeszcze nie, yy, jeszcze szukam yy, powiedziałbym pewnych kontekstów, tak, ponieważ właśnie, dlaczego ja na początku zwróciłem uwagę na te fundamentalne misteria chrześcijańskie, bo u nas będzie się wszystko odbywało yy, zgodnie z tymi najstarszymi tradycjami, czyli przygotowywaliśmy przez rok pięć osób dorosłych, akurat w tym roku pięciu mężczyzn młodych w wieku mniej więcej 22 do 28 lat. Każdy z innego kraju przygotowywaliśmy ich do chrztu. I centrum tej naszej celebracji to właśnie będzie to. Odkrywanie wiary przez tych młodych ludzi, tak? Więc ja tu szukam jeszcze takiego, powiedziałbym, właściwego kontekstu, jak połączyć pięć różnych kultur, pięć różnych pochodzeń, żeby przekazać tą, tą intuicję, że wiara dociera do człowieka niezależnie od miejsca, świata, w którym się urodził, z którego pochodzi i że. W związku z tym i to pewnie może, może, kół, może kółka olimpijskie powinien w to ojciec włączyć. <laughs> Jakoś pewnie tak, ale bardziej staram się po, powiedzieć o tym, że mm, Utrzymanie jako pierwszorzędnej tożsamości chrześcijańskiej, która porządkuje te tożsamości narodowe, jest czymś ogromnie, bardzo ważnym, bo wspomniałem przez chwileczkę o, tych, o tym Surinamie. My się opiekujemy też taką wspólnotą tych, którzy pochodzą z Surinamu i jednym, przez cały rok oni są takimi bardzo otwartymi, bardzo entuzjastycznymi chrześcijanami, bardzo emocjonalnie przeżywają swoją. Wiarę. Świetni ludzie, ale jest jeden dzień w roku, kiedy jakby zapominali, że są chrześcijanami. To jest dzień, kiedy obchodzą rocznicę swojego wyzwolenia właśnie spod kolonialnej władzy Holendrów. Tak? I wtedy nagle odżywają w nich bardzo silnie wszystkie takie resentymenty yy, antykolonialne i trudno czasami jest w ich słowach czy postawach wtedy w ten jeden dzień doszukać się tego co powinno po chrześcijańsku przetwarzać duszę człowieka, tak? Oni to już jest ileś tam pokoleń minęło od tego wydarzenia, a oni wciąż w sobie noszą taką głęboką zadrę, tak? I to i wspominam o tym nie bez przyczyny, ponieważ w tej próbie takiego przebudowania tej geopolitycznego świata, to odgrywa bardzo dużą rolę. Rosja wzbudza bardzo konsekwentnie te resentymenty antykolonialne, antyzachodnie, bo pokazuje krajom globalnego południa, że one były. Drenowane przez Zachód przez wiele lat, i teraz dalej, że Zachód chce w neokolonialny sposób nimi rządzić, to Rosja podsyca i zdobywa przyczółki w tym yy, globalnym południu. Tak? Więc to nie są rzeczy nieistotne, więc mi, jako duszpasterzowi, bardzo zależy na tym, żeby tak, takie kazanie powiedzieć, żeby przetworzyć ludzkie serca w taki sposób, żeby ta tożsamość chrześcijańska potrafiła. Być ważniejsza i wchłonąć w siebie wszystkie zadry i krzywdy z przeszłych pokoleń. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy, ojciec An opowiadał o tym, jak gorliwie polski kościół kibicuje i pomaga pisowi. Czy kościół już zorientował się, kto wygrał w Polsce wyg wybory, oraz dlaczego? Myślę, że powoli zaczyna się orientować, bo pierwsze reakcje, które obserwowałem, one raczej przypominały zachowanie kogoś takiego, kto tak, dowiedział się, że wybory są przegrane w tych kategoriach, właśnie koalicja demokratyczna kontra PiS. I miałem wrażenie, że część duchownych automatycznie przeszło do opozycji razem z opozycją, tak, obecną. Więc to były takie pierwsze ich reakcje, a w tej chwili myślę, że już bardziej dociera, że sytuacja się zmieniła, ale nie na tyle, żeby zrozumieli, że ona się zmieniła jakościowo. Co mam na myśli? A mianowicie to, że do tej pory nasi hierarchowie byli bardzo sprawni, w dogadywaniu się z każdą kolejną władzą, w prl potrafili znaleźć modus vivendi, nawet kiedy byli zamykani do więzień, czy niektórzy pozbawiani życia, potem w, już w Nowej Polsce z każdą kolejną władzą znaleźli jakiś sposób, żeby zbudować układ. W tej chwili zmiana jakościowa jest taka, że władzy się nie opłaca, albo dużo mniej opłaca budować jakikolwiek deal z Kościołem i przez to ta władza właśnie wygłasza bardzo takie ostre już sformułowania, które brzmią świeckie państwo, ale świeckie państwo w ich ustach, zresztą to w ramach samej koalicji bardzo różnie wygląda, świeckie państwo dla nich coraz bardziej przynajmniej w werbalny sposób zaczyna oznaczać państwo nieneutralne religijne czy zdystansowane do każdej religii w ten sam Sposób, tylko państwo, które zaczyna być jakoś wrogie religii. Pokażę przykład, żeby nie być gołosłownym. To będzie przykład z bardzo własnego podwórka i ktoś może zarzucić mi, że mówię we własnej sprawie, ale można to zweryfikować. A mianowicie, pan minister Sienkiewicz mówi: że żadnych pieniędzy tutaj, on jest odpowiedzialny za przyznawanie grantów dla czasopism różnych. Różne czasopisma w Polsce starają się właśnie o dotacje, tak? No i w, w swoim wywiadzie mówi głośno coś takiego: to było w Polsat News, że nie będzie żadnych dotacji dla pisemek zakonnych, czy tam kościelnych, jakichś tam parafialnych, bo państwo musi być świeckie i na przykład nie dostali Dominikanie na drodze. Nie? Tylko, że problem polega na czym? Na tym, że w drodze nie jest pisemkiem zakonnym, jest ogólnopolskim miesięcznikiem, na łamach którego publikowali najwięksi polscy poeci, najwięksi polscy pisarze miesięcznikiem, który walczył z komuną i był jednym z tych okienek na świat w czasie PRL-u że potem się bardzo zmienił i jest właściwie takim czasopismem społeczno-religijnym, tak? I topi się, i próbuje się utopić w tej, że tak powiem, szczególnie rozumianej filozofii państwa świeckiego, także te inicjatywy, które są ogólnie społeczne, społecznie sensowne. I to jest ogromny czyli, błąd. Czyli, czyli mówi ojciec, że Kościół obrywa trochę ryczałtowo, tak? Poniekąd, ale to nie jest jedyny przypadek, bo tych takich właśnie ryczałtowych odprysków, które trafiają w kościół, jest więcej i będzie coraz więcej. Prosty przykład. Znaczy kolejny przykład pokażę. Szymon Hołownia mówi tak, oto nagrywa nawet specjalną rolkę i pokazuje, że podpisuje zlecenie dla Niku, żeby NIK zbadał biznesy ryzyka. I to wszystko znowu na fali, świeckie państwo, rozliczymy kościół, kościół nie będzie doił państwa z pieniędzy itd., itd., ale powstaje rykoszet, momentalnie dostaje kontrę z mediów mainstreamowych, że przecież siostry w Broniszewicach, by the way, znowu, dominikantki prowadzą znakomity dom dla 60 chłopaków, którymi nikt inny by się tak cudownie nie zaopiekował. A bazują na dotacji z państwa. To co? To znaczy, że też te pieniądze zabieramy, i siostry podjęły, że tak powiem, wołanie i krzyk. Czy chcecie nam to zdemolować? Więc yy, niestety to, yy, co budzi mój sprzeciw i. I pewnego rodzaju niesmak, tak? bo ja nie, nie, nie cierpię, nigdy nie byłem zwolennikiem polityki uprawianej na bazie sterowania ludzkimi emocjami. Rozum jest dla mnie najważniejszą władzą ludzką i rozumna polityka, szukająca dobra wspólnego, to jest mój ideał polityczny. Czyli, co Jeżeli... mówi ojciec, mówi ojciec że, że w tych białych habitach wypuściliście czarnoowce? I nie, to w tą, stronę, w tą stronę, nie chcę iść, bo Marszałek znowu jest kimś, kto ma wiele zalet, ma pewne wady, o różne rzeczy się stara. Ja a mówię czy, to na... nie jest tak, że, czy to nie jest tak, że to nie jest tak, że że taktyka jest trochę trzepnę ich po kieszeni? poprę w sprawie aborcji, more or less, a przynajmniej nie będę się przeciwstawiał i jakoś to się zbalansuje. No, niekoniecznie. Ja to raczej widzę w takim kluczu, że właśnie dostał trochę po łapach, a nawet więcej niż trochę, jeżeli chodzi o te ustawy, które cztery, które czekają, które mają zmienić prawo aborcyjne, tu dostał po łapach, to nakręca rolkę, w której pokazuje, że. Tutaj o świeckie państwo dba, potem dostaje strzało o siostrach w broniszewicach. No to potem na następnej konwencji się tłumaczy, że przecież to nie o to chodzi, że są takie inicjatywy, które są ogólnie społecznie ważne i trzeba je chronić. Czyli czego nie ma. U podstaw tego wszystkiego nie ma tego co powinno w moim przekonaniu rządzić polityką i mi nie chodzi właśnie o, o samego personalnie marszałka to jest poza moim zakresem ja jako duchowny się tym nie zajmuję recenzowaniem polityków jako polityków tylko mnie po interesuje poziom metapolityki jak się politykę uprawia jeżeli politykę się uprawia bez oparcia o pewnego rodzaju zasady a opisane zasady w polskiej konstytucji są takie: autonomia państwa i kościoła, które współpracują ze sobą dla dobra wspólnego. A tymczasem ci właśnie, którzy zbierają punkty wyborcze na bazie nuty antyklerykalnej czy antykościelnej, nie myślą o zasadach. Oni myślą o tym, jak ugrać jak najwięcej w wyborach, posługując się Metodą sterowania ludzkimi emocjami. I to budzi mój sprzeciw, niechęć i obrzydzenie. I o tym mówię. A dla, dysku dla polskiego kościoła dyskusja o aborcji nie będzie tlenem? Że znowu jesteśmy obleżoną twierdzą, bronimy świętej sprawy, życia. To jednak by trzeba było tutaj, myślę sobie, zacząć od tego, jakby ko będę kontynuował w jakiej części tą myśl, o, którą przedstawiłem wcześniej. Kiedy mówię, polityka oparta na emocjach to jest działanie przeciwskuteczne i właśnie na dłuższą metę naprawdę zabójcze i bardzo szkodliwe. Częścią tego sposobu uprawiania polityki jest upodlenie dyskursu publicznego, sprowadzenie go do bardzo niskiego poziomu. I w tym kontekście właśnie mieliśmy tą debatę w kanale Zero. No i pani doktor medycyny, tak, ginekolog, położnik, ona mówi nam, że dziecko w łonie matki jest pasożytem, tak? No to... chyba niezupełnie. Tro, trochę myślę ojciec przerysowuje. Ona poszła na fali pytania, które jej zadano, i nie była w stanie się zdystansować od niezręcznego sformułowania, które padło. Okej, okay, można ją próbować in, y, usprawiedliwiać, ale jednak y, ten dyskurs pikuje w tą stronę, tak? Pikuje w tą stronę. I teraz y, ja się zastanawiam, jak to jest? Czy jest jakaś jakościowa różnica pomiędzy lekarzem, który mówi jest antyszczepionkowcem, jakościowa różnica w, w sposobie używania rozumu i swojej wiedzy i kompetencji, między lekarzem, który mówi szczepionki są złem skończonym, a lekarzem, który mówi dziecko w łonie matki jest pasożytem. Czy jest jakaś jakościowa różnica między Jarosławem Kaczyńskim mówiącym emigranci to właśnie zaraza i pasożyty, a kimś innym, kto mówi właśnie dziecko w łonie matki jest pasożytem. Ja nie chcę takiej debaty. I Dobrze, czy, czy... Ojciec bardziej, czy ojciec się bardziej boi powiedzmy bezrefleksyjnych Tendencji w polskiej polityce, czy braku skłonności do autorefleksji po stronie biskupów? Czy, czy że Kościół i katolicy będą obrywać z dwóch stron, od swoich i od obcych? To powiem tak, że jednym z, jedną z wad, które wytykam od lat Kościołowi, to to, że w pewnym momencie wziął rozbrat z elitami intelektualnymi. W kościele, wewnątrz kościoła postawił na miernoty i dzisiaj jest kimś niezdolnym, jak na ten moment, wytworzyć taki dyskurs, zaproponować taki dyskurs, który nie byłby właśnie rynsztokowy, niski, także w, w kwestii aborcji. Już pomijam w tym momencie to, że Kościół przez nierozliczone afery pedofilskie i wiele innych problemów, jakie wygenerował, postawił się w, w praktycznie sytuacji bez wyjścia, absolutnie fatalny, stracił jakikolwiek autorytet moralny, więc teraz jeśli podniesie głos w sprawie aborcji, to dostanie bardzo mocno y, po głowie z tego tytułu, ale jeśli chciałby podnieść kwestie aborcyjne w taki sposób jak robił to dotychczas, czyli y, przez radykalizowanie y, pomysłów prawnych w taki, w taki sposób, że karajmy nawet lekarzy i sadzajmy kobiety do, do więzienia, co było w, w ramach pomysłu Ordo Juris i niektórych katolików, i tak dalej. Jeżeli taki dyskurs zaproponują, to go już w momencie ze skretesem przegrają. Nawet jeśli po drugiej stronie będzie taki absurdalny dyskurs, tak głupi jak stwierdzenia, pod tytułem Dziecko w łonie matki jest, jest pasożytem, tak? bo pójdą emocje przeciwko emocji, emocjom, i w tym momencie, na poziomie emocji, kościół nie jest w stanie wygrać tej debaty, więc powinien najpierw zrobić głęboki rachunek sumienia, a może, a może kościół jest sobą. w stanie wygrać wyłącznie pod, pod, pod warunkiem podkręcenia, podkręcenia maksymalnego y, emocji. Nie, naprawdę, na tym, na tym poziomie nie wygra tego. W żaden sposób, nawet podkręcając coś bardzo mocno, musi się odbudować najpierw intelektualnie, zmienić mentalnie, zmienić perspektywę widzenia tych spraw. I żeby, ja powiem też jedną rzecz, żeby było jasne dla tych, którzy nas oglądają, żeby niepotrzebnie nie pisali durnych komentarzy. Ja od zawsze jestem pro live, ale w tej debacie. W tej debacie, jeżeli chodzi o aspekt uporządkowania prawnego dla całego społeczeństwa, trzeba znaleźć mądre rozwiązanie. Mądre rozwiązanie, bo nie może być nim ani z jednej strony, w moim przekonaniu, realizacja hasła aborcja na życzenie, bo to jest potwornie niemoralne. A po drugiej stronie nie może być tak, że sadzamy wszystkich i wszystko do więzienia, a kobiety w najtrudniejszych sytuacjach, biologicznie rzecz biorąc, moralnie rzecz biorąc, na przykład zgwałcone i tak dalej, przymuszamy do heroicznych postaw. postaw. Oba skrzydła trzeba obciąć, usiąść do merytorycznej debaty, no to rzeczywiście chcę, merytorycznej, chcę, ojciec chce wrócić do tak zwanego kompromisu, który Naprawdę w tej sprawie jest bardzo tak zwany, bo dla nikogo nie jest dobry. Myślę sobie, że to nie chodzi o taki łatwy powrót do kompromisu, tylko wypracowanie go na nowo, tak? Wypracowanie go na nowo, ale na bazie. Uczciwej argumentacji, bo, bo ta debata, która się toczy na bieżąco i po stronie, bardzo często po stronie, nie zawsze po stronie pro-life, nie zawsze po stronie zwolenników aborcji, jest niską i prymitywną debatą, ale najczęściej taką jest. I ta, która jest najbardziej powszechna, najgłośniej krzyczy, ona jest w tym momencie decydująca, a sprawa jest zbyt poważna, żeby w ten sposób się nią, yy, nią zajmować i nią traktować. Czy, czy, czy zmiany personalne w episkocie, w episkopacie to jest coś na serio, czy, czy pudrowanie trupa? Nie, to na serio, w tym sensie, że one się rzeczywiście dokonały, są, tak? I, i myślę sobie, że. Ale ja mówię już... na serio w sensie czy, 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 czy oznaczają albo mogą oznaczyć, oznaczać jakościową zmianę. Dla mnie nie, nie oznaczają jakościowej zna, zmiany. Raczej yy, utwierdzają mnie w przekonaniu, że biskupi raczej obiorą ten kierunek, który dobrze znają, czyli spróbują wykorzystać swoje yy, Utrwalone umiejętności do znalezienia jakiegoś porozumienia, znowu poukładania się z tą władzą. Dlatego wybrali kogoś, kto był dyplomatą, uczył się dyplomacji w Rzymie i wybrali kogoś takiego, kto właśnie jest neutralny, dyplomatyczny. Niech on tam się jakoś z nimi dogada. A to jest nie do przyjęcia, zarówno dla państwa, jak i bardzo szkodliwe, jeżeli chodzi o pytanie o kościół, o jego zreformowanie. To jest bardzo złe rozwiązanie, ale zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Chcemy niedługo na debatę Kongresu Katoliczek i Katolików zaprosić biskupa kupnego, jednego z zastępców przewodniczącego Episkopatu Polski, też nowo wybrany, który, o którym mówi się, że jest znawcą nauki społecznej kościoła. Więc chcemy go do takiej debaty zaprosić, i rozpocząć poważną rozmowę o odnalezieniu właściwej pozycji dla kościoła w Polsce na arenie dyskursu publicznego, bo to się koniecznie musi zmienić. Absolutnie musi się to zmienić. Ale je ja, ja zaczęliśmy od barw, to mam słyszę między wierszami, że przyszłość instytucjonalnego kościoła ojciec widzi raczej w czerni. Powiedziałbym tak, jest wiele rzeczy, które są bardzo niepokojące i nie, na, nie napawają optymizmem. I gdyby patrzeć na to naprawdę tylko w perspektywie analiz czysto socjologicznych no to bida z nędzą, naprawdę bida z nędzą, wystarczy spojrzeć w taki raport filmowany, bardzo dobry raport, filmowany przez doktora Ciacka, zrobiony w ramach działalności Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie, to to, co prognozuje ten raport dla Kościoła, no to jest bida z nędzą. Natomiast ja nie należę do deterministów społecznych, a poza tym jestem wierzącym księdzem i znam historię Kościoła, że niezależnie od tych złych prognoz, my musimy podjąć bardzo upartą i jak w jednym wywiadzie powiedziałem niemalże na pochybel hierarchą pracę nad reformą Kościoła i wielkim potencjałem dla Kościoła w, poli, w Polsce są. Czy to już jest, czas czy, czy, to, czy, to już jest czas czy to już jest czas przybijania? Czy do, 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 do bram kościelnych? Nie, my naprawdę nie musimy się zajmować przybijaniem tez do drzwi kościelnych, ponieważ wbrew pozorom, jeżeli uczciwie poczytamy i mądrze poczytamy encykliki społeczne, po, począwszy od Jana 23 czy nawet wcześniej, to tam jest tyle materiału niewykorzystanego, które może dać Ogromną perspektywę i ogromną siłę katolikom, jeśli przestanie się to interpretować w kategorii, powiedziałbym, XIX-wiecznej wizji państwa i relacji pomiędzy państwem i kościołem. Ten ogromny potencjał tam jest. Nasz wspólny, znajomy już świętej pamięci, ojciec Maciej Ziemba, starał się to robić. Tak? Z różnym skutkiem, różnie mu się to udawało, sam miał swoje problemy, ale to nie znaczy, że to dzieło, które podejmował, było bez sensu. To było bardzo potrzebne i bardzo szkoda, że on pewne rzeczy utopił w alkoholu, niestety. Ojciec, Natomiast... ojciec mówi o jakimś kongresie, jak rozumiem, katolików świeckich. Czy, czy w paru rozmów, rozmowach już o tym ojciec wspominał, o jakimś swego rodzaju przebudze, przebudzeniu? Czy, czy mamy, jeśli chodzi o, o wiernych w kościele, przebudzenie czy milczenie owiec? Mamy przede wszystkim milczenie owiec. Owiec, które są zagubione, które zostały przez wieki przyzwyczajone do takiego prowadzenia na krótkim sznurku przez pasterzy, i teraz, jak widzą, że pasterze są nieporadni, to sami też nie wiedzą, co zrobić. Więc my mniej więcej trzy lata temu zorganizowaliśmy się od dołu i zaczynamy pokazywać, co katolicy sami mogą zrobić, i wcale właśnie nie muszą zajmować się grzebaniem przy doktrynie, bo nie to jest najważniejsze i nie to jest najbardziej potrzebne kościołowi. Kościołowi w tym momencie. Kościołowi w Polsce w tym momencie są potrzebne rzeczy następujące. Uczciwie rozliczyć wszystkie przestępstwa duchownych w dziedzinie przestępstw popełnianych na nieletnich i dorosłych, jeżeli chodzi o nad, yy, przestępstwa seksualne. Czyli doprowadzić żeby, do tego, żeby powstała uczciwie ta, yy, ta komisja. Na kongresie, który mieliśmy, na zjeździe, który mieliśmy w listopadzie zeszłego roku, był obecny Jean-Marc Touvi. Przewodniczący francuskiej komisji opowiadał nam, jak to zrobili i tak dalej. My przygotowujemy swoje pomysły, biskupi się czają, nie mają ochoty to zrobić. To trzeba zrobić po pierwsze. Po drugie, odkleić kościół od polityki w znaczeniu, lepiej powiedzieć, żeby to było zrozumiałe, odkleić kościół od działalności propartyjnej wobec kogokolwiek, bo pewien wymiar polityczności kościoła jest słuszny i zawsze powinien istnieć. Natomiast upartyjnienie kościoła, utopienie go w jakiejkolwiek bieżącej polityce, i konszachta z jakimikolwiek partiami jest zabójcze dla Kościoła. Drugie zadanie. Trzecie poradzić sobie z degręgoladą intelektualną. Po czwarte wyobrażam sobie, że można bez trudu rozszerzyć obrady Episkopatu Polski o udział świeckich katolików, którzy mają pełny głos i współdecydują o Kościele. Po piąte proponujemy instytucję rzecznika praw osób świeckich w Kościele. Jest ogromna dysproporcja pomiędzy władzą wąskiej grupy czyli księży, a brakiem władzy i sprawczości u świeckich. Jeżeli tak jest, to świeccy muszą i być krzywdzeni i są krzywdzeni, trzeba to wyrównać. Kolejna sprawa, którą trzeba się koniecznie zająć, to zdecydowanie nowa, nowa perspektywa, jaką trzeba zarysować dla kościoła właśnie jeżeli chodzi o jego obecność i sposób obecności w dyskursie publicznym. To są fundamentalne kwestie. A słucham konferencji prasowej po właśnie wyborze nowych tam włodarzy episkopatu i znowu jest ta stara opowieść, która w jakiś sposób ma swój sens, tak? Ale to jest opowieść o tym, będzie rok święty... Papież Franciszek ogłosił, będziemy zastanawiać się nad tym, co nasza świętość znaczy. To w ogóle jest ważny temat też, tylko że bieżące, palące problemy Kościoła w Polsce tego się nie rozwiąże za pomocą ro ogłoszenia Roku Świętego. No ludzie, ratunku, no, bo, bo wybuchnę zaraz. Zajmijmy się poważnymi problemami i na poważnie. Czy Kościół jest bliżej zmartwychwstania dzisiaj, czy ukrzyżowania? Powiedziałbym, zmartwychwstanie jest taką niespodzianką, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Ja wiem na pewno, że w tym momencie Kościół jest w takim miejscu, gdzie musi zrobić bardzo głęboki rachunek sumienia. Bardzo głęboki rachunek sumienia przed społeczeństwem, przed wiernymi, przed samymi sobą. My musimy się przyznać do wielu rzeczy i za bardzo wiele rzeczy odpokutować. To jest fundamentalne. A to niech... jak. Będzie to wystarczające, to przyjdzie z martwych wstanie w odpowiednim momencie, który Pan Bóg wyznacza, a nie my. Dobra. Czy, czy to kazanie to ojciec będzie wygłaszał w, w Łodzi, w Rotterdamie, w Poznaniu, czy gdzie? Na razie w Rotterdamie. Na razie w Rotterdamie. Jeszcze tutaj jestem. Zamierzam wrócić do Polski pod koniec czerwca uznałem sam w sobie i po rozmowach z braćmi to różne konteksty na to wpływają że kończę swoją misję w Holandii wracam do Polski i spróbuję zaproponować na swoją miarę nie naprawdę nie, nie grzesząc ani pychą ani megalomanią widzę nazywam pewne problemy i chcę się na poważnie nimi zająć i, I to znaczy, że będę chciał y, y, tą inicjatywę Kościół, Wol, y, Kościół Wolny od polityki także, ale Kongres Katoliczek i Katolików rozwijać, współtworzyć razem z innymi świetnymi ludźmi, że A będę czy to chciał nie jest, postawić czy podcast. Pod koniec października książka się ukaże. Czy to nie jest kontradykcją i że mamy ruch y, y, świeckich katolików? to musi zakonnik ksiądz stać na czele. Nie, ja nie stoję na czele. Właśnie cała niespodzianka polega na tym, że nie stoję na czele. Jestem, jestem jednym z wielu i zapraszam na nasze spotkanie, na przykład z zespołu organizacyjnego. Ile razy o, o, ja dostaję tak po głowie, czasami słusznie, czasami niesłusznie, ale tam się nikt ze mną nie patyczkuje, nikt nie traktuje mnie jako kogoś, kto ma rację, dlatego że jest księdzem czy zakonnikiem, ale jednocześnie katolik. Ten kongres katoliczek i katolików jest głęboko świadom tego, że my musimy to zrobić razem. Duchowni i świeccy. Tak mówi, mówi, mówi ksiądz, że nawet wierni zaczynają ulegać tendencjom antyklerykalnym i nie mają szacunku dla kapłana, tak? Ja od nich szacunku nie oczekuję za friko, tak? Oczekuję takiego szacunku jak każdy inny człowiek, ale tym, czym ja się odwdzięczam, że odsłonię troszeczkę kuchnię, to tym żeby dociskać kwestie uczciwości myślenia, uczciwości refleksji, nie Pozwalania sobie na to, że dajemy się ponieść na takiej czy innej fali, tak? Bo to mnie bardzo ir irytuje, bo to jest problem tak naprawdę życia naukowego we współczesnym świecie, że mamy do czynienia bardziej z modami intelektualnymi niż z rzetelnością myślenia, tak? I to się potem przekłada na wiele bardzo różnych rzeczy, więc ja staram się im pokazywać i punktować te nieścisłości w myśleniu, a oni mi się odwdzięczają tym, że punktują mnie wtedy, kiedy jestem zbyt, właśnie taki klerykalny i kościołkowy, i sprowadzają mnie na ziemię. I to jest dobry układ, to jest zdrowy układ. Dziękuję bardzo Ojcu i Wesołych Świąt życzę serdecznie. Również życzę wesołych świąt i mam nadzieję do zobaczenia w Polsce.